Wiemy, że nakaz został podpisany i przesłany do państwa, do zakładu karnego. Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Za to, że tu byliście z nami, daliście nam ogromną siłę. Codziennie z wami byłem, słuchałem. Jesteście wspaniali. One zajmowały u nas honorowe miejsce. I będziemy się modlić za Polskę na tych różańcach. Dziękuję, bardzo dziękuję. Zapomnij, że jestem gotów do dalszej walki. Zwyciężymy! Chciałem podziękować w sposób szczególny mojej żonie, która była silna jak wita. Proszę mi wybaczyć, ale jestem jeszcze na gorąco po wyjściu i jestem w samochodzie z moją żoną. Chciałbym z nią jeszcze zamienić sporo słów, jeszcze jej podziękować za tą całą jej postawę. Była bardzo dzielna. Widziałem ją codziennie, słyszałem codziennie jej głos pod murami więzienia. Był dla mnie ogromnym wsparciem i pociechą, tak jak wszystkich tych, którzy przychodzili. Bardzo dziękuję także Telewizji Republika za to wszystko. Skandowano także pod moim oknem Republika, Republika.